Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję grilla elektrycznego Tefal OptiGrill Elite. Tefal OptiGrill Elite przychodzi do nas w całkiem sporym opakowaniu. W środku znajdziemy nie tylko grilla, ale także płytki do pieczenia. Poza tym jest instrukcja obsługi oraz książeczka z kilkoma podstawowymi przepisami. Dodatkowo mam jeszcze tackę wsuwaną od przodu i to właśnie do niej będą ściekały nadmiary tłuszczów i innych płynów, które wydobywają się z jedzenia podczas podgrzewania. Grill jest wykonany solidnie i w głównej mierze mamy tutaj metal dobrej jakości. Jedynie przy zawiasach, rączce i przy stopkach mamy tworzywo sztuczne, które nie będzie się tak nagrzewało podczas pracy. Wpływa to też po prostu na bezpieczeństwo użytkowania. Na tyle z kolei mamy jeszcze przewód zasilający podłączany do gniazdka. Od przodu przy rączce mamy dotykowy włącznik, obok niego jest nazwa urządzenia, a dalej są dwa klawisze dotykowe, które aktywują tryb rozmrażania oraz tryb intensywnego podsmażania. Obok nich mamy główny element tego grilla, czyli wyświetlacz z kolorową obramówką, poza tym mamy dwie strzałki po prawej i lewej stronie. Na tym ekranie pojawiają się wszelkie niezbędne informacje na temat sposobu działania i aktualnego poziomu ukończenia grillowania, a za pomocą tych strzałek nawigujemy po systemie, wybierając tryb pracy, z którego chcemy aktualnie skorzystać. Ważną informacją jest to, że całe menu jest w języku polskim, co na pewno mocno ułatwi obsługę. Ostatni klawisz to OK, który zatwierdza wybieranie trybów czy wybór poszczególnych funkcji. Klawisze są bardzo czułe na dotyk, a ekran szybko wyświetla wszelkie zmiany wywołane za ich pomocą. Jedyne do czego bym się przyczepił to do tego, że czarna wstawka na przodzie ze zintegrowanymi klawiszami bardzo łatwo się brudzi i niekiedy ciężko usunąć pojawiające się odciski palców. Po otworzeniu grilla znajdziemy dwie płyty grzewcze, jedna jest od góry, a druga od dołu. Ta dolna płyta jest delikatnie pochylona i zaokrąglona do przodu, przez co ułatwia się ściekanie tłuszczu, a także wody do tacki. Obydwa elementy możemy wyjąć bez problemu zwalniając zaczep od boku. W taki sposób też łatwo umyjemy całość albo ręcznie, albo nawet w zmywarce. Płyty tutaj mają powierzchnię grillowania na poziomie 600 cm2, co w zupełności wystarcza do przygotowywania większości potraw, nawet dla kilku osób jednocześnie. Pod nimi umieszczono mocne grzałki, które mają moc 2000 W, które pozwalają wytworzyć temperaturę podgrzewania nawet do 270 stopni. Te płyty oczywiście są pokryte powłoką nieprzywierającą. Ułatwia to nie tylko czyszczenie, ale także pozwala grillować bez obawy, że coś nam się tutaj przyklei. Do tego, jeśli tylko trzymamy się czasów grillowania wyświetlanych na ekranie, nic tutaj nie powinno się przypalić. Wspomniałem też, że dolna tacka jest delikatnie pochylona i zaokrąglona. Producent jednak pomyślał o naszej wygodzie i dodał kilka odstających kropek, które ułatwiają umieszczanie produktów bez obawy, że coś nam się zsunie w dół. Na tych małych wypustkach bardzo dobrze wszystko się trzyma. Pomiędzy górną a dolną tacką mamy zawiasy, które są bardzo solidne i nie wyczuwa się tutaj żadnych luzów czy nierównej pracy. Do tego całość świetnie dostosowuje się do potraw położonych na grillu i jeżeli nawet ułożony produkt będzie bardziej gruby, to górna tacka w całości się uniesie, ale jednocześnie dalej będzie precyzyjnie przylegać do grillowanej potrawy. Zapewnia więc to równomierne podgrzewanie z obu stron. Przejdźmy do sposobu działania. Aby rozpocząć pracę z urządzeniem, musimy podłączyć je do prądu. Przed włączeniem należy się też upewnić, że na pewno obie płyty do pieczenia są poprawnie zamontowane. Następnie możemy kliknąć klawisz zasilania. Natychmiastowo podświetli się wtedy ekran, najpierw wyświetlając krótkie przywitanie, a po chwili możemy wybierać tryb pracy, z którego chcemy skorzystać. Mamy tutaj łącznie 13 trybów, z czego 12 jest automatycznych. Jest to wołowina, hamburger ze stekiem, kiełbasa, kanapka panini, są ryby, pierś z kurczaka, owoce morza, boczek, ziemniak, papryka, bakłażan oraz pomidor. W tych trybach grill sam dostosowuje temperaturę i czas podpiekania w zależności od ilości ułożonych produktów oraz od ich grubości. Największym wyróżnikiem Tefal OptiGrill Elite jest bowiem tzw. Automatic Sensor Cooking, który analizuje grubość i liczbę kawałków na płycie. Za każdym razem bez jakichkolwiek akcji z naszej strony otrzymamy odpowiednio zgrillowane potrawy, co naprawdę robi wrażenie. W praktyce wygląda to tak, że po włączeniu grilla i wybraniu odpowiedniego trybu rozpoczyna się rozgrzewanie płyt. Gdy zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura, to grill wyda z siebie dźwięk i na wyświetlaczu pojawi się informacja o tym, żeby ułożyć na tacce produkty. Wtedy otwieramy urządzenie i układamy, co tam sobie życzymy ugrillować, następnie zamykamy, a na ekranie wyświetla się komunikat o obliczaniu grubości mięsa.
Taki drobiazg, który rzucił mi się w oczy, to brak dopasowania tych komunikatów do produktów, jakie ułożymy na grillu. Jeśli więc podpiekamy paprykę, ziemniaki czy bakłażana w dedykowanych do tego trybach, i tak pojawi się informacja o obliczaniu grubości mięsa. Gdy obliczenie zostanie zakończone, na ekranie pojawi się informacja o rozpoczęciu gotowania. Po chwili wyświetli się zegar informujący, za ile czasu nasza potrawa będzie gotowa w konkretnym stopniu wysmażenia. W różnych przepisach tych poziomów jest raz więcej, raz mniej. Przy wołowinie jest ich najwięcej i są to niebieski, krwisty, średnio wysmażony, dobrze wysmażony, a na samym końcu pojawia się jeszcze informacja o ryzyku przegotowania. Po osiągnięciu każdego stopnia wysmażenia grill wyda donośny dźwięk. Jeśli będziemy chcieli, możemy wtedy zakończyć grillowanie, po prostu otwierając grilla. Na ekranie poza odliczaniem naokoło będzie poruszała się jeszcze taka mała strzałka obok tej kolorowej obramówki. Te kolory nie są tu przypadkowe i oznaczają konkretne poziomy wysmażenia. Im bardziej czerwony, tym oczywiście wysmażenie jest wyższe. Poza tymi automatycznymi trybami pracy mamy jeszcze tryb ręczny, w którym możemy dostosować temperaturę i czas, przez jaki chcemy grillować ułożone produkty. Mamy więc tu możliwość zarówno korzystania z automatycznych ustawień, jak i z ręcznie dobranych wartości wedle naszych preferencji. Wspomniałem jeszcze o obecności dwóch dodatkowych klawiszy pomiędzy włącznikiem a ekranem, czyli trybach rozmrażania i intensywnego podsmażania. Możemy je włączyć praktycznie w każdym trybie, musi to jednak nastąpić jeszcze przed włożeniem produktu. Po zakończeniu przygotowywania jakiejkolwiek potrawy na ekranie pojawi się pytanie, czy chcemy od razu dodać na grilla kolejne produkty. Możemy na nowo wybrać konkretny tryb, rozpocznie się wtedy podgrzewanie, jednak będzie to trwało już na pewno krócej, no bo płyty dalej są ciepłe po ostatnim grillowaniu. Następnie już postępujemy tak samo, czyli układamy produkty, czekamy na obliczenie grubości, a potem trzymamy już produkty w urządzeniu aż do osiągnięcia odpowiedniego stopnia wysmażenia. Jeśli chodzi o działanie w praktyce, to jestem pod wrażeniem. Trochę sceptycznie podchodziłem do zapewnienia, że zawsze mamy tutaj idealne wysmażenie. W praktyce jednak faktycznie to pokrywa się z rzeczywistością i jeżeli tylko trzymamy się czasów wyświetlanych na ekranie, to otrzymamy dokładnie tak wysmażone danie, jak sobie będziemy tego życzyli. Podczas testów grillowałem wiele produktów, takich jak chociażby piersi z kurczaka, steki, burgery, karkówkę, kiełbasę, łososia, ziemniaki, paprykę, pieczarki, kromki chleba czy chociażby tortille. Bardzo do gustu przypadło mi także podgrzewanie pierogów. Możemy uzyskać wtedy coś podobnego jak smażone pierogi, ale jednocześnie nie dodajemy ani grama tłuszczu. Wszystkie z grillowanych produktów wyszły dokładnie tak, jak informował ekranik na urządzeniu. Poziom wysmażenia pokrywa się z rzeczywistością, co mocno ułatwia przygotowywanie posiłków. Bardzo dobre jest też to, że po osiągnięciu każdego z poziomów wysmażenia z urządzenia wydobywa się donośny dźwięk, który słychać nawet siedząc w innym pokoju. Dzięki temu wiemy, kiedy powinniśmy wrócić do kuchni i wyjąć produkty z grilla. Jedynie w dwóch przypadkach czuję taki lekki niedosyt. Po pierwsze, tryb pracy grillujący pierś z kurczaka przewiduje tylko jeden poziom wysmażenia i to właśnie ten najwyższy, określony jako dobrze wysmażone. Osobiście wolę jednak bardziej soczystego kurczaka, brakło mi więc krótszego grillowania, wyjmowałem więc pierś przed zakończeniem pracy. Po drugie, nie spodziewałem się, że ziemniaki będą grillowały się tutaj aż tak długo. W książeczce dodawanej do opakowania mamy bardzo przyjemny przepis na grillowane ziemniaczki z ziołami. Chcąc jednak je zrobić nawet dla kilku osób, będziemy musieli czekać, aż każda partia się ugrilluje. Za każdym razem to trwa jakieś 20-25 minut, żeby środek był tutaj miękki. No a szczerze mówiąc, taka jedna tacka to wystarcza raczej dla jednej osoby, więc przy większej liczbie osób będziemy tutaj po prostu długo grillowali. Inne potrawy przygotowują się już bardzo sprawnie i bezproblemowo i chyba najbardziej zaskoczyły mnie burgery, które przygotowywałem z Tefal Opti Grill Elite stanowczo szybciej niż do tej pory w tradycyjny sposób na patelni. No i najważniejsze, faktycznie mogłem uzyskać średnio wysmażonego lub wysmażonego steka bez pilnowania zegarka i zastanawiania się, jak długo powinienem grillować mięso z każdej strony. Dodatkowe tryby też działają nieźle. Rozmrażanie przebiega sprawnie i faktycznie nawet grubsze kawałki mięsa stosunkowo szybko stają się miękkie, a funkcja intensywnego podsmażania faktycznie uwidacznia mocne linie, które prezentują się ładnie na grillowanych potrawach. Ciekawostką jest to, że do Tefal Opti Grill Elite możemy dokupić dodatkowe akcesoria. Jest to płyta do przekąsek i wypieków z głębokim wkładem do pieczenia oraz płytki do robienia gofrów. Osobiście mam ten drugi zestaw, w którym umieszczono jeszcze chochlę do nakładania ciasta, przepis na gofry belgijskie oraz dodatkową nóżkę do podnoszenia przodu. Nóżkę montujemy od spodu w specjalnie przygotowane nacięcia. Podczas przygotowywania gofrów musimy bowiem delikatnie podnieść całe urządzenie, żeby ciasto się nie wylewało do przodu.
Co ważne, po zamontowaniu tej nóżki nie musimy jej za każdym razem odczepiać. Całość została na tyle fajnie rozwiązana, że możemy ją delikatnie odchylić, przez co nóżka się schowa, a grill wróci do pochylonej pozycji. Dodany do zestawu przepis pozwala wykonać bardzo dobre gofry. Są one po prostu chrupiące i smaczne, szkoda jedynie, że nie mamy tutaj dedykowanego typowo do gofrów trybu, a w instrukcji nie ma też informacji na temat, którego z tych trybów powinniśmy użyć. Instrukcja dotyczy bowiem poprzedniej wersji grilla, czyli Tefal Opti Grill Plus. Ja więc robiłem gofry w trybie ręcznym przy temperaturze 250, może 260 stopni, piekąc je przez około 3 minuty. Bardzo spodobało mi się też to, że chochla ma dokładnie tyle pojemności, ile potrzeba ciasta na zrobienie jednego gofra. Nie musimy się więc zastanawiać, ile ciasta powinniśmy nalać, żeby nie było go ani za dużo, ani za mało. Podsumowując, Tefal Opti Grill Elite to mega ciekawy sprzęt. Mocno ułatwia przygotowywanie potraw i większość z nich wykonamy po prostu szybciej. Jest tak głównie dlatego, że produkty jednocześnie grillują się zarówno od góry, jak i od dołu. Jestem też bardzo pozytywnie zaskoczony sensorami, które automatycznie dostosowują czas i temperaturę podgrzewania. Działa to faktycznie nieźle i jesteśmy w stanie uzyskać dokładnie taki poziom wysmażenia, na jaki obecnie mamy ochotę. Świetne jest też to, że nadmiar tłuszczu spływa do osobnej tacki. Doceniam także to, że płytki możemy myć w zmywarce, co ułatwia utrzymanie ich w czystości. Bardzo dobrze wypada też sposób obsługi. Wbudowany ekran i dotykowe klawisze pozwalają intuicyjnie poruszać się po menu i wybierać interesujące nas tryby pracy. Ich też jest całkiem sporo, bo mamy 12 trybów automatycznych, do tego jest tryb ręczny, więc no mamy tutaj całkiem spory wybór. Ciekawe jest też to, że płytki grillowe możemy wymienić na wkład do wypieków lub na płytki do gofrów. Te drugie sprawdziłem i wypadają naprawdę bardzo dobrze. A czy znajduję tutaj jakieś wady? Osobiście brakuje mi większej liczby poziomu wysmażenia kurczaka, bo dość często jem filet z kurczaka, a dostępność tylko wysokiego trybu wysmażenia pozostawia lekki niedosyt. Do tego przód rączki ze zintegrowanym ekranem i klawiszami bardzo szybko się brudzi, co nie wygląda zbyt elegancko. Małym drobiazgiem jest też to, że wszędzie mamy informacje na temat obliczania grubości mięsa, nawet jeżeli wkładamy do grilla warzywa. Niektórych może odstraszyć też cena. Tefal Opti Grill Elite kosztuje prawie 1000 zł, co może wydawać się sporą kwotą. Po testach jednak stwierdzam, że warto, ponieważ to bardzo uniwersalny sprzęt, na którym możemy podgrzać wiele potraw, a zastosowane technologie mierzące grubość produktów robią wrażenie. To sprzęt, który skutecznie ułatwia gotowanie, a dokupując dodatkowe akcesoria, funkcjonalność możemy jeszcze bardziej zwiększyć. W związku z tym uważam, że Tefal Opti Grill Elite to bardzo dobry produkt, który warto mieć w swojej kuchni. Zrobił na mnie niemałe wrażenie, dlatego ja jak najbardziej polecam. A co wy myślicie o tym grillu? Czy wy byście go kupili, czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!